Cześć! Wow. Cześć! Witamy Was w południe? Nie, chyba już jest nawet po południu. Tak, no. Słuchajcie, wyskoczyliśmy dzisiaj czym prędzej, nawet się nie pomalowałam. Dobrze, że tylko chociaż wzięłam prysznic, bo musieliśmy pojechać do Gdyni, do hurtowni porcelany. Tam mieliśmy do kupienia zestaw. Z prezesem miałem spotkanie tak naprawdę. Mieliśmy do kupienia, słuchajcie, zestaw taki obiadowy z Lubiany, który sobie wybrał mój brat ze swoją piękną lady. No i musiała to być ta akurat zastawa. I niestety w Gdańsku w hurtowni nie było akurat tego kompletu, więc musieliśmy pojechać do Gdyni. I ja zadzwoniłam do pani, słuchajcie, to było za 25.11, a pani mi mówi, że o 11 ona wyjeżdża, zamyka, bo jedzie do jakichś klientów, coś tam. No to my czym prędzej, po prostu ja tak jak stałam, Artur tak jak stał, wsiedliśmy, jeszcze miałam mokre włosy, teraz mi wyschły. Wsiedliśmy do auta i po prostu szybko pojechaliśmy. No i kupiliśmy, super, wszystko fajnie. Bo no to już był zestaw, który zalegaliśmy z tym, na parapetówę. No ale dobra, mniejsza z tym, mamy załatwione, a teraz jedziemy do Orange, słuchajcie, bo byliśmy teraz jeszcze w Auchan na zakupach tam po drodze. Ale to takie mini zakupy. No malutkie takie zakupy, wiecie, takie tylko produkty, i które... sensacja będzie dla Was. Tak, najmniejszy haul z Auchan, jaki był w ogóle chyba kiedykolwiek. Ale to dlatego, że niedawno robiliśmy zakupy i po prostu dużo rzeczy mamy, tylko to co nam brakowało, to dokupiliśmy. Ale jakby nie patrzeć, prawie nic nie kupiliśmy, a 200 wyposzły, nie? Także powiem Wam, że patrząc na te ceny, jestem tak totalnie przerażona, że nie wiem w ogóle co się dzieje, jeśli chodzi o ceny. No, a... Inflacja jest w ogóle. No. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć tak, że taka sensacja się mała krói. Zobaczcie, jak w Auchan robią w bambuko ludzi. I tak jak we wszystkich sklepach tak naprawdę. No ale... Ale zauważyliśmy właśnie tendencję taką, że no słabo, słabo, no oszukują ludzi, no ale to wszędzie oszukują. Ale raz na dacie, no, że stary produkt, dwa w różnicę, różnica ceny. No zobaczycie, opowiemy wam to. Pokażemy. I pokażemy. A jeszcze teraz idziemy, słuchajcie, do salonu Orange. Bo co się dzieje z Orange, kochanie? No ciągle, nie wiem, nie było internetu, potem naprawiliśmy, teraz znowu nie ma i nie wiadomo o co chodzi. Także no musimy jechać to załatwić, bo jak tam się dzwoni na infolinię, to trzeba gadać z jakimś robotem. Nie można z normalnym człowiekiem porozmawiać, no i trzeba jechać osobiście i oni muszą przyjechać z laptopem, ze sprzętem, żeby zobaczyć, bo tam jest grubsza sprawa jakaś. No także mam nadzieję, że załatwimy. No i tyle. I na ten czas wszystko mamy chyba załatwione. Było to naprawiane, słuchajcie, ustawiane i tak dalej. I już miało być dobrze i znowuż kaplica. Słuchajcie, to jest niepoważne podejście, ciągle coś tam im się gdzieś tam popsuje i no Orange jakoś ostatnio ma nie problemy. Nie da rady, kiedy tak. Były burze w ogóle, strasznie dużo jest awarii i nie dają chyba rady po prostu. Ja wzięłam sobie szybko kawę, przelałam w domu do mojego kubka, jeszcze wypiję mama resztę. Pojedziemy do Orange'a, mam nadzieję, że załatwimy. W ogóle ostatnio do mnie wydzwaniają z Orange'a dość intensywnie, a ja zawsze jest coś takiego dzieje, że nie mogę odebrać, więc chyba mi się jakaś umowa kończy czy coś, będę musiała tam zobaczyć o co chodzi. No. I taka jest sytuacja, że po prostu ochłodziło się bardzo, ale ja nie zdając sobie sprawy z tego, jak się bardzo ochłodziło, ubrałam shorty. No ale na szczęście chociaż bluzkę ubrałam z krótkim, a nie na ramionczkach, bo to już by była w ogóle masakra. No, jestem w ogóle, wiecie, dzisiaj proszę bardzo, bez niczego normalnie na twarzy, jak dlatego ubrałam okulary, co by nie wszystkich straszyć. Czy jestem trochę podobny do kobry? On też miał takie okulary. No, ale ma czarne. No to nie jesteś podobny. Jakbyś miał czarny, to wtedy się zapytaj. Jeszcze pod zapałkę mi to brakuje, tak. No.
mną. Dobra, lecimy, później się odzywamy. Dzień dobry. Cześć. Czołem. Dzisiaj hol, ponieważ hol jest troszeczkę mały, to stwierdziliśmy, że go też zrobimy po prostu z innej perspektywy. No tak, byliśmy w Auchan, kupiliśmy mało, bo więcej nie potrzebowaliśmy, więc po co robić duże zakupy, skoro niedawno były robione. Przy okazji byliśmy. No bo po drodze wyjeżdżaliśmy, gdzieś tam z trasy trochę zboczyliśmy, no i mówię, dobra, to pojedziemy do Auchan po parę drobiazgów. I tak oto mamy tutaj dwa kartony, które Wam zaprezentujemy. Ja zacznę od Puriny dla naszych sterylizowanych, bo oprócz tego, że jedzą mięsko, wiecie, takie tam różne mieszanki, no to suchą rudę często lubi sobie pojeść. Metka łososiowa się melduje. To ja lubię, ja najbardziej lubię. Metka łososiowa, fajna. Melduje się na stanowisku. Tak, metka łososiowa. Fajna cena dzisiaj była jajek ściółkowych. Były za 9,99 20 sztuk, także fajna cena. Twarożek jeden. To nie jest twarożek, tylko serek wiejski. Serek wiejski, twarożek, nie? Nie, serek wiejski. Serek wiejski, patrzcie. Dwa nie razy. Twarożek. Dwa razy serek wiejski. Proszę, myszko. Myszka lubi takie lekkie. Ja lubię. No. Kupiłam mleczko, ale chyba nawet dwa kupiłam. Ale tu jest jakoś jedno. Czy jedno kupiłam? Chyba dwa. Ja ale kupiłem. Tutaj jest jedno. Aha, dobra. Ty. Ja brałam z półki, a tu kupił. A tu płyn. To już myszka nie wam powie. Płyn, słuchajcie, to jest najbardziej sprawdzony, jak dla mnie, najlepszy Ludwik na tłuszcz. Używam go do kuchni i wszystko, co ma związek po prostu z takim brudem, który nie schodzi, jest tłusty, to jest, uważam, na wiele środków, które już stosowałam, to jest naprawdę świetne. Ale powiem Wam, co było dzisiaj w Auchan. No więc tak, byliśmy tydzień temu, to zobaczyłam, że tam 5 i coś kosztował, ale była promocja na 3,99. Mówię, ale nie biorę, bo jeszcze mam. No ale stwierdziłam, że wczoraj tam, wiecie, sprzątałam, czyściłam, szorowałam w kuchni, no i dużo go zużyłam, zostało mi trochę na dnie. Mówię, dobra, idę. A wiecie, co było dzisiaj? 6 i coś przekreślone, promocja na 4,99. Także super, nie? Po prostu dzisiaj w Auchan to się tak zdenerwowałam, bo nie dość, że z tym twarogiem, o którym Wam opowiemy, ludzie robią w bambuko, to z tym też robią w bambuko i nie wiem, jeśli tydzień temu kosztowało w promocji 3,99, a dzisiaj przed promocją 6 i coś, to ja nie wiem, oni nie kumają tego, że ludzie patrzą, że ludzie pamiętają, bo ja na przykład bardzo dobrą mam pamięć do cen. Tym bardziej, że zwróciłam uwagę, mówię, a nie kupię i dzisiaj kosztowało złotówkę drożej. Ja wiem, że to jest tak, ludzie jak muszą coś kupić, to po prostu kupią, bo jak coś potrzebujesz, to kupisz, tak? To jest logiczne. Ale niech nie robią z ludzi wałów, że to kosztowało ponad 6 zł, skoro kosztowało 4, no. Jak można po prostu, no. Naprawdę ludzie zwracają uwagę, ludzie nie są totalnymi debilami, naprawdę. Także jeśli oglądacie nas, kochani pracownicy zarządu i pan prezes jakimś cudem włączył sobie, to panie prezesie... My naprawdę uwielbiamy jesteśmy robić takimi zakupy debilami w Auchan, ale ostatnio to, co się dzieje w tym sklepie, to uważam, że jest naprawdę poniżej pasa, bo w wielu przypadkach autentycznie widzę, że robią z ludzi idiotów. Idiotów normalnie. Ja wiem, że ceny poszły w górę, bo taka jest prawda, ale nie róbcie z ludzi idiotów, że coś, co kosztowało tydzień temu 4 zł, w tym tygodniu kosztuje ponad 6 i jest super promocja na 5 zł. Myszko, ja pozwolę sobie, słuchajcie, od swojej strony powiedzieć, widzę, że w Auchan jest ktoś, kto chce się dostać tam, nie wiem, jakimś kierownikiem albo jakimś dyrektorem, albo zastępcą dyrektora, coś takiego,
bo ktoś ewidentnie... No źle się zaczęło dziać. Zaczyna, słuchajcie... W złym kierunku ten ktoś idzie, bo ludzie naprawdę nie są idiotami. Bo ja to obserwuję pod różnymi takimi, wiecie, a to takie reformatorskie, a to teraz tu przestawimy, tu postawimy, tu ceny zmienimy, tam się termin kończy, a tak naprawdę już dawno to powinno być o wiele niższej cenie, bo popatrzcie, jak jest, no, chociaż to jest, wiecie, prawo każdego sprzedawcy, nie? No, a jeśli jest na przykład dzień czy dwa, to produkt już powiem, wiecie, no... Masz, opowiedz. No. A teraz kolejny temat. I teraz wam właśnie o tym opowiemy. Nie wiem, czy oglądaliście nasze, pamiętacie nasze wcześniejsze hole z Oszą? Tam właśnie mówiliśmy o tych właśnie sprawach, które tam się dzieją w Oszą. Nie wiem, czy pamiętacie. Natomiast chodzi o ten twaróg. I tam zobaczycie zresztą film. A chodzi o ten twaróg, patrz. To już sami zobaczycie, nie? To już sami zobaczycie, o co tam... Tam filmik jest na... Tak, no w skrócie ten twaróg, tylko solankowy, niewędzony, był w promocji. No był w promocji, słuchajcie. No super, że był w promocji. Ten kosztował 3,99 bez promocji i w ogóle nie był w żadnej promocji. A ten, który zawsze był tańszy, czyli niewędzony, się okazuje, że był po 5,26 minus 30%. Rozumiecie? Ten zawsze był droższy niż ten niewędzony, a teraz zrobili ten wędzony o wiele droższy i go zrobili niby na promocji minus 30%, gdzie i tak się zapłaci ostatecznie więcej niż za ten. No robią z ludzi idiotów. Taram, taram. I patrzę to. Taram, taram. I solankowy wędzony. Bez promocji jeszcze tańszy niż... Bez promocji. Z promocją tańszy. Dobrze w bambuko robią. I teraz tutaj 5,29. Ktoś to zobaczy. Patrzcie. Ktoś to zobaczy i co sobie myśli? Ale trafiłem. Tak, tak, tak. 30%, tak. Wow. No, chciałem. I nie spojrzałeś na ceny. I słuchajcie, mysza czujna zawsze. No. Nie dość, żebyś miał taki, który mniej lubisz, bo promocja, to jeszcze byś... No, abym się płakał, widzicie? Abym się załatwił sam. Dzięki myszy wszystko. I teraz patrzcie, jeszcze zapomniałem wam, bo tak pomyślałem teraz brać mi inne sery. Patrzcie, jaka data. Dzisiaj jest 05.07. A to jest myszy data dzisiejsza. No po prostu tak się zdenerwowałam dzisiaj, jak to zobaczyłam. A wiecie, co Artur zrobił? Artur mówi, o, promocja, minus 30%. I brał do koszyka. Ja mówię, ty zobacz na cenę. Ja mówię, bo ten bardziej lubimy. Mhm. A tamten chciał wziąć, bo jest minus 30%. Myślał, że jest taka sama cena jak tego. Minus 30%. A tam co? No. Ząk. Po prostu nie podoba mi się to. Mówię otwarcie i uważam, że nie jestem jedyną osobą. I mało tego, ta data tego sera była do dzisiaj. Do dzisiaj. I oni myślą, że ludzie są debilami i nie widzą, za ile kupują i co kupują. No. A zapłaciliśmy około 200 zł. Parę złotych. Około 200 zł, także... Dla kotków takie dwa paszteciki. I ostatnio odkryliśmy fajne połączenie właśnie tego serka wędzonego z Onestolony też. Tak, z kukurydzą i po prostu wymieszać sól i pieprz. Nie, ja właśnie nie daję w ogóle ani solu, ani pieprzu. Bo ten twaróg tak, już jest twaróg, słony, to prawda. Tylko twaróg w temperaturze pokojowej plus kukurydza. Tak. I dodajemy też zalewę z kukurydzy. I się wlewa. I to po prostu z takim twarogiem, zwykłym. Nie, z tym, kochanie. Albo, no, bardziej smaczniejsze jest ten, ale też... Może też z tym, jak to się... Tak, lubię taki twaróg razem z rzodkiewką, ze szczypiorkiem. Mam dwa tłuste
i 3 półtłuste. A czekaj, Smonko, właśnie tutaj trzeba pokazać do końca. No tak. A nie, to jest z dołu, gdzie jest wszystko. No dobrze, tylko chciałam ten pan pokazać. O, 3. Tu jest arbuz, myszka mówiła o arbuzie już? Nie. Bo arbuz już moczy się. Trzeba go do lodówki. Zjeść go trzeba, nie do lodówki. Trzeba go zjeść. Ja go muszę skonsumato. Konsumato. Pomidory, słuchajcie, pomidory malinowe. Malinowe. 4,50 kg. Nie wiem, jak się u nas udadzą te pomidory, ciekawe. W szklarni, jeśli no, wiecie. Jak będziemy mówić, to zaproszymy. Ja nie wierzę. Nie... Artur nie wierzę w zabobony. No. Nie ma czegoś takiego. A to jest serek wiejski z jagodami. No. To w dawnych czasach, wiecie, w Baby Jagi wierzyli. Berlinki, jedno opakowanie, tak sobie wzięliśmy. Widzicie, teraz nie jemy kiełbas, nie jemy mięsa, ale tak stwierdziliśmy, że już tyle tygodni nie jedliśmy nic, no to coś zjemy. Patrzcie, a to jest rolada, kochani. Taka, wiecie, rolada serowa, taki wędzony, podwędzany. Ser podwędzany. No. Tu myszka wzięła ziemniaczuszki. Młode ziemniaczki. Młodziuszkie. No i... Proszę, myszka powie. Salami z suszonymi pomidorami. Taka kiełbaska. No i to wszystko, jeśli chodzi w ogóle o wędlinę. No. A tutaj, słuchajcie... Cebulka. Pani cebula. Pani jeszcze cebula. Jeden ten twaróg, bo wzięliśmy 3 te wędzone twarogi. Pani cebula. Pan mleko. Pan mleko. Trzecie mleko, tak? Nie, drugie. Pani kukurydza. Druga pani kukurydza. Pan ser. Coś tam myszko nabroiłaś. Tak. Pan ser Gołda. Myszka nabroiła. Ser położyła twaróg na laptopie. Na klawiaturze. Twój smak. Serek śmietankowy z czosnkiem. Pokazywałaś? Nie. Proszę. To Artur lubi. Takie cuda. Też widzicie, zrobiło się przez chwilę bojowo. Bojowo się zrobiło, bo tak, bo ja nie lubię być oszukiwana. To na mnie działa jak płachta na byka i ja jestem taka, że jak się zrażę, to u mnie nie ma. To wtedy już jestem czujna jak normalnie ta. Mysza. Mysza. Jak mysz? No, proszę, pokaż co ty. A jeszcze wam chcę powiedzieć, że myszka... mówiła wam już, że myszka teraz się zajmuje dzieciątkami naszymi, synkami, ona je karmi. Tak, ja koty karmię. Tak. Bo Artur ma rozpuszczone, jedzą, cały czas by stali przy misce. I tylko jedno miał i już do miski, i już dawanie. No, taki żel fajny pod prysznic, ulubiony zapach w ogóle mój i Artura. Woko, myszce. Nie. Axe, w ogóle lubimy dezodorant o tym zapachu, właśnie ten taki kolorowy. Oni zmienili teraz opakowania, ale nie wiedziałam, że są żele pod prysznic, także jak to zobaczyłam, Artur to w sumie wyczaił. No. Co za zapach. I jeszcze ten deodorant czy dezodorant? I normalnie... I wszystkie dziewczyny piszą. Ciekawe. Rzodkieweczka i pokaż co wymyśliłeś. I będziemy w związku z inwazją much i będziemy rozwieszać tutaj w kuchni taką nitkę się przeciągnie przez całą kuchnię na muchy, żeby no wiadomo nie masakra jest z tymi muchami, słuchajcie, no szału można dostać, a my nie chcemy żadnych stosować tych chemicznych psikaczy, bo to bo myszka mówi, że ściany są obsrane. No są ściany obsrane, szafki są w kuchni są obsrane i wszystko normalnie. Obsrane. Nie wiem, co te muchy sobie wyobrażają. I szyby, wiecie, na oknach i w ogóle okna. Masakra. Także ja sobie nie życzę. Trzeba likwidować. O, tyle tego jest? 4, kochani. No, to zaraz będzie... Jak to się robi? To się tak wyciąga? No, ale to na razie jeszcze nie wyciąga. Ja lepiej filmkę rozwieszę. Między sznureczek, między... Mówiłem w mogę? Kuchni. Nie, poczekaj, nie wyciągaj jeszcze. Później się wyciągnie. Dobra. No. Także takie widzicie, nie za duże zakupy. Jak wyciągniesz, to gdzie to położysz później? No to będzie się od razu już kleić? No. Aha.
Nigdy takiego czegoś nie miałam. To trzeba, wiecie, od razu mieć rozwieszony sprzęt, no i wtedy wiadomo. I wtedy na linkę to powiesz, ale jedno chyba takie wystarczy w kuchni, no jedno nie? Starczy, jedno starczy na razie. A to powiem wam, jak mnie myszka poznała, to ja takiego perfumu właśnie używałem. No. Właśnie ten. I myszka aż płakała pod domem. Piszczała. Jasne. Chciałbyś. No. No taki fajny, powiem wam. Bardzo fajny. No, kochani, my no. Ze swej strony dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że byliście. Cieszymy się, że jesteś. Dajcie myszce kciuka w górę. Tak. I co? Widzimy się następnym razem. Pa, pa. No. Pa, pa. Cześć. Trzymajcie się. Myszko, i co? Podoba ci się ten? Mhm. Będzie. Nie? Fajny. Będzie. Oj, chyba będzie się częściej kąpał. No. Ha, ha! Będziesz się częściej kąpał? Tak, będę. Teraz już idę, idę zaraz. No.